Witajcie, privet. Dzisiaj mamy 20 sierpień. Zapraszam do 4 części filmów, gdzie zobaczycie, jak wyglądają niecodzienne odmiany arbuziaków. W każdej z części będą, śmiem twierdzić, ze 100% pewnością, że w każdym z odcinków będą niecodzienne te odmiany. Z mozołem i długo gromadzone. Wyjątkowe. Tak wyjątkowe, jak ta, którą za chwilkę pokażę, a która powstała ze staśmionego kwiatka, bardzo podobnie wyglądającego do tego. To jest kwiatek męski. Nie jest zrośnięty, już sprawdziłam te pędy, te króciutkie pędy, ale jest bardzo blisko osadzony. Otóż z takiego żeńskiego kwiatuszka wyrósł niezwykle wyglądający arbus. Spójrzcie, tego typu i inne bardzo ciekawie wyglądające będziecie mogli zobaczyć. Myślę, że połowa z arbuzów nadaje się już do zbioru, a też wielką niespodziankę pokażę ten arbuziak irański Shiraz. Także zapraszam w dniu dzisiejszym na 4 części. Może ktoś z Państwa ma takie odmiany, czy niektóre, będzie mógł porównać. Dla mnie ten sezon bardzo jest udany. Bardzo. To jest 3 sezon. Do 3 razy sztuka, jak to się mówi. I są efekty. Ta uprawa arbuzów to jest wielka, wielka niewiadoma. Człowiek ma wielkie zamierzenia, oczekiwania, plany. Wyrysuje sobie w głowie, co jak, a natura zrobi i tak to, co będzie chciała. Na tym kończę i zapraszam, słuchajcie. A ogólnie jeszcze, słuchajcie Państwo, na kanał Marco Polo Uprawa w Polsce Monika prezentuje Fan Palm. To są osoby, które w różnych warunkach arbuziaki uprawiają. Popatrzcie, jak u nich wygląda uprawa. Każde z nas mieszka w różnych regionach Polski. Jest jeszcze kanał, który cały czas zapominam i nazwałabym go CK Mariusz. Także kolega również uprawia arbuziaki jeszcze w inny sposób. Do widzenia.